No kwiaty, a jakie kwiaty? Pierwszymi kwiatami, które są, pojawiają się... Przebiśniaki. O tak, one wychodzą jako pierwsze i to są synonimy wiosny, tak o nich mówimy. U nas w handlu, no nie sprzedajemy przebiśników, ale w handlu pojawiają się jako pierwsze bratki. Bratki drobnokwiatowe i bratki wielkokwiatowe. Można sobie podejść, zobaczyć. Innymi kwiatami jest fiołek rogaty, to jest bylinka, która pojawia się już w okresie wczesnej wiosny i praktycznie przez całe lato cieszy nasze ogrody. Następną byliną jest pierwiosnek, on jest na takiej wysokiej nóżce, w tej chwili to jest jeszcze mała sadzonka, ale później jest na wysokiej nóżce i wygląda przepięknie. Stokrotka, bardzo popularna na łąkach, przy drożnych rowach, nawet w ogrodach. Bardzo lubiana przez klientów, prawda? No i byliny wiosenne. Dzieci, które zrywają ją. No, dokładnie. I wianeczki sobie robią dziewczynki, prawda? No. Bardzo to romantyczne. Wszystko tutaj sobie... Patrzcie najpierw do czapki rękawiczki i kraliki, a potem mają w rękach czapkę, tak? Przechodźcie dalej. I doradzam, podsunąć sobie rękawki, wtedy będzie wszystko w porządku. Pani pierwsza, bardzo proszę. One będą oczywiście na was za duże, bo wy jesteście jeszcze rozwojowi. Bardzo proszę. Ci, którzy już mają rękawiczki, zapraszam do stołu. Ustawiają się przy tych kubkach z ziemią. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Zanim wsypiemy ziemię do doniczki, musimy nad podłożem popracować, czyli je napowietrzyć. Nigdy nie rozrywamy worka z ziemią i nie wsypujemy bezpośrednio do doniczki, bo tak się nie robi. Nad podłożem trzeba popracować, bo podłoże może być przeschnięte i zobaczcie, jakie jest wasze. Czy jest przeschnięte? Jeśli jest, to należy dolać wody. Tu macie w konewkach wodę. Tam były na grupach. Wasze dobre. Tu widzę, że jest sucho. Popracujemy. Teraz jest taka zabawa jak z ciastem. Należy je napowietrzyć. Nie uklepywać, tylko napowietrzyć. Puszyste, słuchajcie. Muszą być te drobinki oddzielone od siebie. Nie może być ono zwarte. System korzeniowy ma łatwą pracę. Czyli łatwo może przerosnąć tą ziemię. Natomiast jeśli ziemia będzie tak zbita, no to napotyka na barierę. Teraz praca nad podłożem dobiega końca. Każdy z was dostanie kwiatka. Proszę sobie wybrać, nie będę wam narzucać. Jaki to ma być kwiat? Jesteście już na tyle dorośli, że umiecie podjąć trafny wybór. Poczekajcie, po kolei. Teraz następnie wybieramy doniczkę. Jaki kto chce kolor? To są bardzo takie doniczki o wdzięcznej nazwie, nazywają się heca. Bierzemy doniczkę, wsypujemy do niej ziemi, ale tak uważnie, bo następnie musimy wybić ze starej doniczki, czyli produkcyjnej, roślinkę, która już tam jest. Może być sytuacja, że tu jest taka piętka z korzeni, więc trzeba to usunąć, żeby wam roślina swobodnie wyszła. Proszę się przyjrzeć, czy macie też taką samą sytuację. Ta bardzo łatwo wyjdzie. I co tu widzimy? Korzenie? Tak, to wszystko białe, to są drobniutkie korzenie. Już wyjęliśmy, czy jeszcze wyciągamy cały czas? Jeszcze wyciągamy. Dobrze, to wyciągamy. Teraz kochanie tak, porządku. Tak? O, i już. Hop. Dzień dobry, wraz z grupą drugoklasistów ze szkoły nr 17 jesteśmy dzisiaj na zajęciach przyrodniczych w Centrum Ogrodniczym Eldorado z inicjatywy Centrum Ogrodniczego. Są to bardzo ciekawe zajęcia, w których dzieci rozmiłowują się w tematyce przyrodniczej, sadzą swoje własne kwiaty, niektórzy pierwszy raz, mam nadzieję, że przeniosą to umiłowanie, które dzisiaj od pani dostaną, do swoich domów rodzinnych. Uczą się zasad i sadzenia, i opieki nad takim kwiatkiem, aby upiększyć swoje balkony, ogródki, żeby wiosna była wśród nas. A ani za wysoko. Jak jest teraz?
waszym zdaniem? Za nisko. Za nisko, dokładnie. Musimy dosypać. A jak jest dobrze? Teraz jest dobrze? Dobrze. Teraz jest ok. I teraz musimy, patrzcie jak, no, za dużo. To ma za dużo teraz, widzi, to sobie usypuje ziemię. No, ale nie uklepuj, nie musisz tak uklepywać. Bo roślinie jest jeszcze wyciągasz z ziemi, jeszcze Oluś wyciągasz. Oluś może nie mieć. Macie, słuchajcie, tak? Mniejsze Oluś? Macie... To Oluś musisz wyciągnąć, wkładamy z powrotem i możesz śmiało ucisnąć. Nie bój się, jej się nic nie stanie. Wyciągnij ziemi trochę. A teraz koleżanka ma za dużo ziemi. Słuchajcie, ziemi, jeżeli jest wysoko, wysypcie, tak? Wysypać. Dobrze, Oliszko, co dzisiaj sadzimy? Sadzimy kwiatki. Czy już zdarzyło ci się takie kwiaty sadzić? Nie. Nigdy? A jak ci się to podoba? Myślę, że jest miła atmosfera, poznajemy nowe... Rośliny? Rośliny, tak. Rośliny, podobają ci się kwiatki? Tak. A powiedz mi, kochanie, czy tego typu przedsięwzięcie zainicjujesz w domu? Czy będziesz również sadziła kwiatki z kimś w domu? No, teraz akurat może nie, ale myślę, że za niedługo będę sadzić. Jest taka szansa, dobrze. Jest dobrze. Tam jest dobrze. Jeszcze tam jeden pan. Trzeba go... Co tam? No, podamy, patrzymy. Dobrze. I teraz tak, już mamy ładnie usytuowane. Tu pan ma to zabawkowo. Musimy to zgadnąć. Co dzisiaj takiego robimy? Sadzimy kwiatki. Komu się takie sadzenie kwiatków bardzo, ale to bardzo podoba? Mi. Kto robi to pierwszy raz? Ja. Ja nie pierwszy. Nie pierwszy. Majka, co do tej pory udało ci się sadzić? Udało mi się posadzić jednego kwiatka. Jednego kwiatka. A czy zioła ktoś z was sadził w domu? Nie. Nie. Ja tylko zarzucę. Słuchajcie, czy tego typu zajęcia wam się podobają? I czy będziecie to zrobić w domu również? Tak. Czy możemy wszystkich zaprosić? Tak. No to zapraszamy do centrum. I co, sadzimy kwiaty? Tak. 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 I jeśli już mamy usytuowaną roślinkę w doniczce, to musimy ją obsypać podłożem, obracając doniczkę. Wtedy jest łatwiej, prawda? O, i teraz tam, gdzie macie dziurki dookoła. Tak, jest luz. Na razie obsypujemy całą, a potem paluszkami delikatnie ugniatamy to podłoże. Dziewczyny, czy wy jesteście po tej lekcji już bardzo, ale to bardzo dużymi miłośnikami przyrody? Tak. A czy takich sadzenie kwiatów jest przyjemne, czy niekoniecznie? Przyjemne. A co jest przyjemne w sadzeniu kwiatków? Co wam się spodobało? Czyje to? Bo ja przecież bardzo lubię się taplać w ziemi. A jak to wygląda u was? Co wam sprawia przyjemność? Kolory. Kolory kwiatów. Czy dla Zuzki takie kolory różne kwiatów na balkonie albo w ogródkach są, podobają ci się? Tak. Czy będziecie chciały takie kwiatki sadzić u siebie w domu? Tak. Tak. Czy zachęcacie wszystkich do sadzenia kwiatów? Tak.